W dzisiejszym dzieleniu chciałbym podzielić się z Wami refleksją dotyczącą snu. Mówi się też tak, sen mara, Bóg wiara, że nie powinniśmy wierzyć często w to, co tam sen przyniesie, ponieważ najczęściej są to jakieś obrazy, które niekoniecznie wnoszą coś ważnego w nasze życie. Wiemy, że różne są sny. Czasami głupie, czasami jakieś koszmary, ale czasami śni nam się coś bardzo pięknego. I dzisiaj w czytaniach mamy motyw snu. Odpoczynek. Najpierw Jakub, który spoczywając na kamieniu, opiera się o kamień, odpoczywa i Bóg zsyła na niego bardzo ważny sen. Drabina. Drabina do nieba, oparta o ziemię, wierzchołkiem sięgająca nieba i aniołowie, którzy wstępują i zstępują po tej drabinie. I Bóg mówi do Jakuba, że będzie z nim, że obiecuje mu bardzo wiele, że będzie ojcem narodów, że nie opuści go, że przywiązuje obietnicę do tego, że jeżeli on będzie z nim, to i Bóg będzie z nim. A w Ewangelii mamy dzisiaj też motyw snu, aczkolwiek ci, którzy opiekowali się tą dziewczynką, mam na myśli też Jaira, no to mówi, że ona odeszła, ona umarła. Jezus mówi, nie, ona nie umarła, tylko śpi. I Jezus w tym jej śnie przychodzi, podnosi ją i ona wstaje, zostaje przywrócona do życia. I kiedy tak przeczytałem Ewangelię, pomyślałem sobie, chciałbym, żeby Jezus do mnie przychodził w śnie. Chciałbym, może nie tyle, żeby mi faktycznie się śnił, chociażby to było piękne, ale chciałbym też, żeby każdorazowo, kiedy udaję się na spoczynek, kiedy idę spać, podnosił mnie w taki cudowny sposób z moich trudności, z moich obaw, z moich lęków, z moich smutków. I jest coś takiego, że kiedy człowiek rzeczywiście wyśpi się, to inaczej myśli, jest rzeźki, kiedy nawet obudzi się rano, jest słońce za oknem, od razu nabiera nowej energii i takiej duchowej. I chyba już mniej martwi się tym, czym martwił się zeszłego dnia. Psalm o tym też mówi, że płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Jeszcze jakbyśmy głębiej w to weszli, to udawanie się na spoczynek jest takim przygotowywaniem się naszym do naszej śmierci. Zresztą w komplecie modlimy się noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A nasze wstawanie poranne to jest tak naprawdę anastazis, nasze zmartwychwstanie. My wstajemy do życia. Zachęta płynąca z dzisiejszych czytań. Pozwól, aby do Ciebie Bóg też przemawiał przez Twój sen, przez Twój odpoczynek. My bardzo słabo dbamy o nasze społeczeństwo, słabo dba o odpoczynek, o ilość snu. Sam się na tym łapię, przez moje aktywności również, że no nie dbam często o odpowiedni sen, a wiem, że powinienem. To jest raz, więc zadbaj o Twój odpoczynek, bo przez Twój odpoczynek może przemówić Bóg. I mówię całkiem serio. Znamy jeszcze motyw snu z Biblii, gdzie Bóg przemawiał na przykład do świętego Józefa. I to był specyficzny język, którym mówił do Józefa, bo nawet są takie figurki. Można nabyć świętego Józefa, który śpi. I słyszałem, że pod te figurki, z wiarą oczywiście, kładzie się intencje, żeby święty Józef zajął się. Ten śpiący Józef zajął się tą sprawą, tak jak zajął się sprawą Jezusa i Maryi, kiedy anioł mówi, że ma uciec do Egiptu i ochronić Jezusa i Maryję. No i jeszcze jedna kwestia, żeby zadbać o swój odpoczynek, a druga kwestia, żeby też nie blokować, jakby też
nie ustawiać, że Pan Bóg na przykład nie może przemówić do mnie w taki sposób, w który bym się nie spodziewał. Skoro do Józefa przemówił przez sen, do ciebie może przemówić jeszcze na inny sposób. To są języki przemawiania Boga. Więc może Bóg do ciebie nie mówić przez sen, ale może mówić w taki sposób, który może jeszcze nie odkryłeś. Przez twoje pragnienia, przez wydarzenia, przez różne sytuacje. A tak często usprawiedliwiamy się, mówimy, że do mnie Pan Bóg nie mówi. Czyżby? Przemyśl to. Rozważ to. I poproś też Pana Boga, żeby leczył cię z takiego myślenia wąskiego. Właśnie, że może mówić do mnie, nie wiem, tylko na modlitwie. No nie. Bóg chce mówić do nas bez przerwy, również przez nasze dobre natchnienia. Dzisiaj do Ducha Świętego pomódlmy się o umiejętność wykorzystywania odpoczynku, no i też, żebyśmy mieli to szerokie spojrzenie i wytężone swoje zmysły duchowe na głos Boży. Duchu Święty, dziękuję Ci za tę naukę, którą czerpię z dzisiejszej Ewangelii, że możesz do mnie przemówić przez sen, czy też możesz mnie podnosić z moich różnych słabości przez sen, że możesz mnie uzdrawiać również przez sen. Daj mi być otwartym na różny język, którym się posługujesz, aby do mnie przemówić. Wytęż moje zmysły duchowe, abym odczytywał znaki, które mi dajesz. Bądź uwielbiony także w tych sytuacjach, w których nie potrafię odczytać Twojego głosu, usłyszeć Twojego głosu, Twojego przemawiania do mnie. I daj mi taką wrażliwość, abym był wyczulony na to, co chcesz mi powiedzieć, abym też dobrze to odczytał, zrozumiał i przyjął i zrealizował w życiu. Proszę Cię też o to dla nas wszystkich, którzy teraz łączymy się i oglądamy to dzielenie. Bądź uwielbiony, Duchu Święty, przyjdź do nas. Amen. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie ze Słowem. Pozdrawiam Was ze Stegny, gdzie prowadziłem uwielbienie, ze Stegny nad Morzem, gdzie prowadziłem uwielbienie wczoraj o 20:00. Można sobie jeszcze odsłuchać transmisję. I zapraszam Was do tego, żeby dzisiaj w komentarzach zapisać specyficzny język Boga, w którym, jak wierzysz, Bóg do Ciebie przemawia. Możesz napisać również krótkie świadectwo dotyczące tego przemawiania Boga do Ciebie. No i oczywiście akt strzelisty dzisiaj, niech to będzie zdanie: mów do mnie, Panie. Mów do mnie, Panie. Trzymajmy się Jezusa, dobrego wejścia w nowy tydzień. No i serdeczne pozdrowienia. Do zobaczenia z Panem Bogiem.